Moje uszanowanie Państwu. Na początku chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za obecność na moim kanale, bo muszę Państwu powiedzieć, że jest to, zresztą pewnie wiecie o tym, że to jest bardzo krzepiące. Naprawdę bardzo krzepiące i bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziś będą trzy niezależne od siebie kawałki. Każdy zapowiem oddzielnie. Dzisiaj nie będę czytał. Będę wszystko mówił z pamięci, której nie mam. Ale to się okaże po drodze. Teraz będzie harmonijka, a potem anegdota, której ja jestem autorem, polka. A więc rzecz dzieje się w Polsce dziś. Bohaterem tej anegdoty jest jego eminencja kardynał Dziwisz, który rozmawia z redaktorem. Obronny człowiek, już taki znany, poważny redaktor. Dziwisz odpowiada na jego pytanie i mówi tak. To, co pan mnie pyta, tak, rzeczywiście to miało miejsce, ja to pamiętam, to było jeszcze w zeszłym tysiącleciu. Pojechałem do Rzymu, miałem, tak, byłem w Rzymie na pewno, bo miałem parę spraw do załatwienia, tu były jakieś takie zlecenia od różnych kolegów też właśnie i biskupów. I jak pan mówi, że papież Jan Paweł II, Polak, tak, no to tak, rzeczywiście, on wtedy był papieżem w tym czasie, kiedy ja tam byłem w Rzymie, ale znaczy ja go nie znałem go, nie było to tak. Jego w ogóle w Watykanie nie było. A to w Argentynie, a to na Alasce, a to w Kanadzie, a to w Australii, a to w Afryce. Cały czas po prostu gdzieś tam. Parę razy już miało być tak, że się poznamy i nic z tego nie było. Także jeśli chodzi o to pytanie, co pan mi zadał, no to ja nie wiem właściwie, o co to chodzi, bo prawda, no, czy jeżeli są jakieś pytania do mnie i związane z Janem Pawłem II, no to ja go nie znałem go, nie mam nic do ukrycia. Ja nawet mogę pojechać przecież do Rzymu, do Watykanu i tam z papieżem razem porozmawiać, dowiedzieć się, czy jakie jest jego zdanie w tej sprawie, którą pan mnie pyta, ja też nie wiem. Myśmy się nie znali, nie. No i wtedy ten redaktor, oczy w słup, bo on nie wie, czy Dziwisz mówi, żartuje, czy mówi eminencjo, ale bardzo przepraszam, ale papieża Jana Pawła II w Watykanie teraz nie ma. Mówi, tak, a gdzie jest? Redaktor mówi, w domu ojca. No tak, oczywiście, no przecież, no tatuś kochany, no taki sucharek zasuszony, staruszek, ale jakże miły, on go odwiedza często, tak ja wiem, no to podwiedzi, tak, prawda, jakby coś było trzeba, to może się złożyć, no, ewentualnie może w przyszłym roku też może dojść do takiego spotkania i wtedy, ja wiem, myśmy się nie znali, nie. Dziękuję bardzo. Teraz będzie druga część mojego dzisiejszego wieczoru. Odegram poleczkę. I to są rysunki. Rysunki te są prorocze, dlatego że ja je jeszcze z zeszłego wieku jest jeden rysunek, który Państwu pokażę na początku. I on pasuje jak ulał do naszej obecnej sytuacji, a może nawet ją przewyższa. Bardzo proszę, demonstruję. Dobrze trzymam? Tak. Kamera mówi, że dobrze. Bardzo się cieszę. Rozumiem, że został przeczytany, zrozumiany. Odkładam. Teraz będzie drugi rysunek. Też właściwie podobnej treści, ale już z 2003 roku. Bardzo proszę. Tutaj jest ważne to słowo na górze, a reszta już taka, tak, to też by było na temat, bardzo się cieszę. No i jest teraz trzeci rysunek,
który właściwie jest chyba najnowszy, bo on jest z 2005 roku. I on jest, tak wygląda. Dobrze, to tyle w sprawie rysunków, które uratowały nam dziś demokrację. Będzie teraz jeszcze raz. I teraz będzie wiersz Mariana Hemara. W czasie wojny jeszcze to napisał ten wiersz. To był 1942 rok. Właściwie przewidział sytuację też, no nie powiem, że dzisiejszą w Polsce, ale ogólną w ogóle. Taka pouczająca to była poezja, bo tytuł wiersza był Kawał i morał. W pierwszej części był żart, a w drugiej części był morał wynikający z tego żartu. Ja Państwu zademonstruję tylko pierwszą część, to znaczy kawał, a morał zechcecie Państwo albo znaleźć sobie i przeczytać, albo dopowiedzieć sobie już indywidualnie, jaki morał Państwo wyciągniecie z tego wiersza. Dobra, na organkach już było. Dziękuję bardzo. Marian Hemar, kawał. Wezwali spadochroniarza. Chłop, jak z obrazu Kossaka. Cześć, powiedzieli, spoczni. Słuchajcie, rzecz jest taka. Wylecicie dziś w nocy maszyną przygotowaną. Wyskoczycie z maszyny dokładnie o 6 rano. W obrębie 10 kroków od miejsca wylądowania znajdziecie rower. Na nim dokonacie zadania. Zadanie jest w tej kopercie. Otworzyć tuż przed skokiem. Cześć, rozkaz! Rzekł spadochroniarz z zadowoleniem głębokim. Wyleciał o północy. Gdy dochodziła 6, otworzył kopertę z instrukcją. Koperta była pusta. Ktoś widocznie instrukcji w roztargnieniu nie włożył. Skoczył. Pociągnął za sznurek. Spadochron się nie otworzył. Szarpnął raz, drugi. Na nic. Wtedy w rosnącym pędzie pomyślał z żalem. Psia krew. Roweru też pewnie nie będzie. To tyle w tej sprawie.